Hortensia bukietowa jest krzewem pochodzącym z Azji. Łacińska nazwa Hydrangea paniculata, czyli hydrangea, czyli coś z wodą związane. Hortensje wszystkie mają dosyć wysokie zapotrzebowanie na wodę. One się w tym roku czują się doskonale po tej sierpniowej powodzi, jaka tutaj przeszła. No, mają się doskonale, wspaniale kwitną dzięki temu. Formy, wysokości, barwy kwiatów. Tu w obrębie kwiatostanu hortensji mamy kwiaty płonne, które pełnią funkcję powabni dla owadów, i kwiaty płodne, które z nich tworzą się nasiona i możemy sobie te nasiona zebrać, wysiać i uzyskać nowe, fajne, ciekawe formy hortensji. W naszych ogrodach, słuchajcie, spotykamy najczęściej trzy gatunki hortensji. To jest hortensja bukietowa, hortensja ogrodowa i hortensja krzewiasta. Czym one się różnią? Po pierwsze, różnią się podejściem do cięcia. Hortensja ogrodowa, która dosyć często gości na święta Wielkiej Nocy w kościołach do dekoracji grobów pańskich, jest ubrana w doniczkach, kwitnie na pędach z tamtego roku, czyli nie możemy tych pędów przycinać ani jesienią, ani wiosną, ponieważ tą część, gdzie jest zawiązany kwiatostan, zetniemy i ona nam nie zakwitnie. Aczkolwiek pojawiły się już odmiany bardzo nieliczne hortensji ogrodowej, które kwitną na pędach jednorocznych. Kolejnym gatunkiem, przy którym akurat stoję, jest hortensja wiechowata. Ona, słuchajcie, kwitnie na pętach jednorocznych, jest gatunkiem dosyć silnie drewniejącym. Hortensję tą przycinamy na wiosnę po to, żeby pobudzić ją do intensywnego wzrostu. Jeżeli tej hortensji nie przytniemy, ona owszem nam zakwitnie, kwiatostanów będzie więcej, ale będą drobniejsze, czyli możemy o niej zapomnieć w przycinaniu, wtedy będziemy mieć burzę drobnych kwiatostanów, albo ją solidnie przyciąć. Możemy ją prowadzić na krzew, na drzewko, czy możemy ją ciąć tak jak róże, czyli zostawiać, powiedzmy, no róże tniemy troszeczkę niżej, tu hortensję bukietową, powiedzmy, na te 30-50 cm przytniemy. Tą hortensję akurat prowadzę w formie żywopłotu. I takim ostatnim, najbardziej popularnym gatunkiem jest hortensja krzewiasta. Najpopularniejsza jest taka odmiana Annabel, o takich bombiastych kwiatostanach w kolorze takim biało-zielonkawym. I tą hortensję, słuchajcie, tniemy na wiosnę przy samej ziemi. Ona odrasta z korzenia, odrasta z szyjki korzeniowej. Jeszcze taką ma ciekawą zdolność, że ona rozłazi się po ogrodzie rozłogami, czyli po prostu może nam po pewnym czasie opanowywać pewne powierzchnie w ogrodzie. Pokazywałam hortensję tardive, bukietową, którą prowadzę w formie żywopłotu. Ona jest cięta wyżej, już ma takie dosyć okazałe pnie pod spodem. Natomiast tu jest siewka z łabusza, uzyskana przez ogrodników. I ona jest cięta jak róża, czyli dosyć nisko, gdzieś około 30 cm nad ziemią. Dzięki temu tworzy mniej pędów, ale te pędy są mocniejsze, silniejsze. No i tutaj te kwiatostany są dosyć okazałe. Jak mówiłem wcześniej, ona się nie przebarwia tak intensywnie na jesień. Ten kolor pozostaje praktycznie niezmieniony przez cały sezon. I teraz, jeżeli chodzi o hortensję, powiem trochę o wymaganiach całej rodziny, całego rodzaju hortensja. Nazwa łacińska hydrangea kojarzy nam się z wodą, czyli to już nam mówi o tym, że ona potrzebuje dosyć sporo wody do życia. Na stanowiskach suchych też będzie owszem rosła, ale to już nie będzie ten efekt, jaki teraz jest. Tu szczególnie ważna jest woda w okresie wiosennym, kiedy ona tworzy intensywnie tworzy biomasę, czyli te pędy, które nam wydadzą kwiatostany w okresie lata. Jeżeli chodzi o nawożenie, unikajmy nawozów o dużej zawartości azotu. Maksymalnie to jest 7% azotu całkowitego w formie amonowej i azotanowej. Przy przenawożeniu azotem hortensje rosną bardzo intensywnie, ale wszystkie pędy leżą niczym łan zboża po burzy. Także ostrożnie z nawożeniem azotowym. I jeżeli już stosujemy nawożenie mineralne, azotowe, czyli takim nawozem z worka, to ostatnie nawożenie w ogóle wszystkich roślin w ogrodzie to powinno się odbywać do 20 lipca, żeby rośliny jeszcze miały szansę na zdrewnienie przed zimą
i żeby te rośliny nam dobrze przezimowały. Takie dodawanie azotu w okresie letnim powoduje, iż roślina rośnie intensywnie i ona niestety jest wodnista, niezdrewniała i te pędy nam po prostu obumrą w okresie zimowym. Byliny bylinami. One pięknie pachną, pięknie kwitną, ale jeżeli kwitnienie jest ich krótkie, potem zostają nam tylko zielone liście. Rabaty bylinowe warto uzupełnić o krzewy kwitnące długo, jak hortensje, oraz krzewy takie, które mają ozdobne liście przez cały sezon wegetacyjny. Czyli te liście o kolorze żółtym, czerwonym, buraczkowym, nakrapiane, one nam wniosą do ogrodu delikatny kontrast między zielenią a czerwienią żółcią, i spowodują to, że kiedy byliny już nie będą kwitły, będziemy kierować wzrok na te właśnie krzewy długo kwitnące i o ozdobnych liściach. Stoimy przed taką typową letnią rabatą bylinową, letnio-jesienną. Za moimi plecami macie w tle miskanty. Mamy takim uzupełnieniem pierwszego planu. Na pierwszym planie mamy, słuchajcie, różne gatunki, odmiany mięty. Mamy róże historyczne. Tam już w tle zaczyna kwitnąć powoli aster nowoangielski. Ale słuchajcie, tu teraz brakuje koloru. Mamy tylko zieleń i szarość. Zieleń w różnych odcieniach. Tutaj zobaczcie, dodatek takich czerwonych berberysów, które byśmy na przykład posadzili, tutaj wycięli kawałek mięty i posadzili solidną sadzonkę berberysa, czy to pospolitego, czy Thunberga na tej rabacie o czerwonym liściu, nam by to znacznie tą rabatę ożywiła i spowodowało to, żebyśmy wzrokiem podążali właśnie za tą plamą czerwieni. Tutaj spróbujmy taki, zrobimy mały eksperyment. Tutaj wstawię tutaj te sadzonki tego berberysu o liściach czerwonych. Tutaj zobaczcie, od razu już nam ten wzrok ciągnie przez te morze zieleni ku właśnie takim innym kolorom listowia. Także warto, słuchajcie, takiej rabacie, gdzie mamy burzę zieleni, w pewnym czasie nic się nie dzieje, bo rośliny już przekwitły, a dzięki temu, że dajemy coś o liściu czerwonym, nasz wzrok kieruje się właśnie na tą plamę czerwoną. Berberysy możemy mieć w różnych formach. Już tutaj nie będę mówić o gatunkach samych, tu skupiamy się na ich walorach dekoracyjnych. Możemy mieć, słuchajcie, berberysy w typowej takiej formie krzewiastej, które wytwarzają wiele, wiele pędów, rosną w zależności od odmiany od 30 cm do nawet 2 metrów. Często bywa tak, że w tych odmianach o liściach barwnych ten nowy przyrost jest inaczej wybarwiony jak liście dojrzałe. Berberysy są doskonałymi krzewami do cięcia na niskie żywopłoty, a także ze względu na to, iż posiadają ciernie na żywopłoty obronne, szczególnie te wyższe formy. Tutaj zobaczcie, też mamy odmiany berberysa o takim kolumnowym, wzniesionym pokroju. Możemy sobie z nich zrobić w ogrodzie takie purpurowe filary na rabatach, gdzie mamy wypełnieniem niższą bylinę, powiedzmy w wysokości 20 cm, 30 i posadzimy sobie czy w równych, czy w przypadkowych odległościach od siebie, ale takich odległościach, żeby te rośliny były dosyć od siebie oddalone. Kilka takich właśnie berberysów w formie kolumnowej i wówczas wtedy nam utworzą dosyć takie ciekawy efekt kompozycyjny w postaci filarów w kolorze purpurowym w ogrodzie. Tu też zobaczcie, berberys jest, polska nazwa berberysu to kwaśnica, bowiem owoce są bardzo kwaśne i zasobne w witaminę C. Dodatkowo, słuchajcie, berberysy są pożytkiem dla ptaków, jeżeli chodzi o owoce, a dla zapylaczy w okresie wiosny. Aby mieć piękny ogród, niekoniecznie musicie od razu kupować duże, dojrzałe rośliny. Często wystarczy za parę złotych kupić mniejsze sadzonki i mniej więcej po 3-5 sezonach cieszyć się już takimi dużymi roślinami. Jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki wzrostu, dobrze przygotujemy miejsce do posadzenia,
dobrze zaprawimy je, na przykład w przypadku hortensji bukietowej kwaśnym torfem, w przypadku berberysów kompostem. W krótkim okresie czasu takie mikłe, mizerne sadzonki na pierwszy rzut oka odwdzięczą nam się właśnie takim efektem jak za mną. Tutaj zadajcie Państwo pytania, dlaczego na przykład hortensje ogrodowe często jest tak, że część krzewów jest różowych, a część jest niebieskich, czy to jest taka odmiana. Nie, tutaj to niekoniecznie. Hortensja różowa też może nam się wybarwić na niebiesko, jeżeli odpowiednio zmienimy odczyn pH. Wiele barwników roślinnych, na przykład tak jak obecne w kapuście czerwonej barwniki antocjany, reaguje na zmianę odczynu zmianą swojego zabarwienia. Także możemy regulować w cudzysłowie kolor hortensji poprzez zmianę odczynu z kwaśnego na zasadowy.